Witam serdecznie. No my na pewno nie jesteśmy zadowoleni, bo chcieliśmy tu wygrać, bo wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy i było widać to na boisku, że Podbeskidzie chciało spotkanie wygrać i powiem tak, no mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy na początku meczu dużo stałych fragmentów gry, gdzie te strzały powinny w lepszym wykonaniu być jedna kontra Malinowskiego i wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze. I byliśmy w polu karnym Górnika, straciliśmy piłkę, nie oddaliśmy strzału i po tym poszła kontra, już druga w ciągu tej, można powiedzieć, kilku sekund, bo już wcześniejszej akcji nie będę analizował, bo też mieliśmy blisko, ale zagraliśmy w poprzek pola karnego i była pierwsza kontra i straciliśmy tak bramkę i goniliśmy w drugiej połowie przy stanie 1-0 dla gospodarzy. Mieliśmy znakomitą sytuację, ale nie zamieniliśmy jej na bramkę i Dalej była wymiana ciosów. Na pewno kibicom ten mecz mógł się podobać, bo akcji było bardzo dużo i parat bramkarzy. My dolaliśmy oliwy do ognia, bo ułatwiliśmy trochę Górnikowi zadanie, bo się za szybko odkryliśmy i myślę, że to jest mój błąd, że graliśmy nieźle, dobrze to wyglądało, zmiennicy weszli i mogłem z tą zmianą czy roszadą poczekać, a Bartek był już napastnikiem, graliśmy tak naprawdę trzema, czterema bardzo wysoko ustawionymi zawodnikami, były za duże dziury i dostaliśmy bramkę na 2-0 i graliśmy dalej w tym ustawieniu, bo już nic nam nie zostało i z tego były te sytuacje i kontry Górnika, gdzie wiemy, że skrzydłowych i bocznych obrońców mają bardzo dobrych i większość tych akcji właśnie sunęło naszymi bokami, więcej naszą lewą stroną i nie udało nam się, ale na pewno ja pozytywnie patrzę po tym spotkaniu, chociaż rzadko to można z moich słów usłyszeć, z moich ust usłyszeć, że po przegranym meczu można być optymistą, ale myślę, że jak tak będziemy grać, wystrzegać się jeszcze tych błędów, które dzisiaj popełniliśmy, ale z takim zaangażowaniem i z taką, że tak powiem, determinacją, chociaż jeszcze w niektórych momentach powinniśmy być bardziej pazerni i właśnie tak jak wspomniałem o tej pierwszej sytuacji strzelać, a nie kombinować, no to możemy wygrać z każdym i dzisiaj trochę tej piłki było, że tak powiem, widocznej. Mieliśmy utrudnione zadanie, bo to my przegrywaliśmy, bo plan był taki, żeby prowadzić tu na Górniku i będzie nam łatwiej, bo taki scenariusz sobie zakładaliśmy, że wtedy było łatwiej o 3 punkty. Niestety to my goniliśmy, ale i tak dobrze, że chłopaki stwarzali sytuację i były spięcia pod bramką Górnika, tylko szkoda, że nie udało się żadnej bramki zdobyć. A Górnikowi trzeba pogratulować, Ryszkowi chciałbym pogratulować debiutu. Tak to jest w życiu, że fajnie i bardzo dobrze jest zacząć i ta sztuka się udała i oby Górnik szedł dalej i liga będzie ciekawa. Trener Ojrzyński praktycznie wszystko powiedział, co się działo na boisku, natomiast wiemy, jaki to był mecz. Wiemy gatunkowo, pod różnym względem. Pierwsza sprawa, zmiana trenera. W takim momencie, kiedy zespół jest wysoko, kiedy zespół zbiera dobre recenzje, czyli ta praca dwutygodniowa nie była łatwa, bo nie mieliśmy wszystkich zawodników, reprezentacja i tak dalej. Natomiast dzisiejszym meczem zespół pokazał i za to im na pewno muszę pogratulować, że bardzo szybko jakby złapaliśmy kontakt, bo myślę, że to jest bardzo ważna sprawa i dzisiaj, tak jak trener podkreślił, duże zaangażowanie, dużo takiej determinacji było ze strony Podbeskidzia, to ze strony naszych zawodników, moich chłopaków na pewno było tak samo. Różnica w tabeli mogłaby wskazywać na to, że mecz powinien być łatwiejszy, ale wiedzieliśmy, w jakiej dyspozycji jest Podbeskidzie. Oglądaliśmy ostatnie mecze i dzisiaj to na boisku potwierdzili. Oczywiście w pewnym momencie, w drugiej połowie, kiedy już prowadziliśmy, chcieliśmy strzelić tą drugą bramkę i dlatego mecz był otwarty. Z prostej przyczyny mieliśmy sporo problemów, jeśli chodzi o grę defensywną, o zawodników, którzy
mogliby w tej defensywie być alternatywą. Mało tego, jeszcze w trakcie gry wypadł Rafał. No i ofensywnego pomocnika musieliśmy postawić na boku obrony. Także tych takich przedmeczowych spekulacji było bardzo dużo. Ja z tego miejsca na pewno cieszę się i chciałem zadedykować to zwycięstwo kibicom, bo kibice wiele, byłem tu wcześniej, wiele dobrego wcześniej przeżyliśmy, później różnie to się potoczyło i to dzisiejsze zwycięstwo jest dla nich. Mam nadzieję, że zespół to ciśnienie wytrzymał, to było widać na boisku i mając teraz wszystkich zawodników do dyspozycji, mam nadzieję, że na tyle jesteśmy w stanie się przygotować, zregenerować, odpocząć, wspólnie potrenować, żeby odpowiednio przygotować się do kolejnych bardzo trudnych spotkań, trudnych gatunkowo, derbów. Myślę, że ten krok dzisiejszy był bardzo ważny. Także ja z tego miejsca dziękuję i gratuluję zespołowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz kolejny krok. Trener Wieczorek wykonał jeden, my wykonamy drugi. Chodzi o pytania. Bardzo proszę, jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, proszę przedstawienie się, podniesienie ręki do góry. Przedstawiciel marketingu dostarczy mikrofon bezprzewodowy. Dominik Wardzichowski, Telewizja Klubowa Podbeskidzie. Mam pytanie do pana trenera Ojrzyńskiego. Panie trenerze, bo dzisiaj pan zdecydował się ustawić jako ofensywnego pomocnika Darka Łatkę, który zazwyczaj w Podbeskidziu był tym defensywnym pomocnikiem, takim przecinakiem. I chciałbym się zapytać, jak pan ocenia jego grę właśnie na tej pozycji takiej bardziej ofensywnej? Początek miał trudny, ale później wyglądało to już obiecująco. No, na nim był faul, gdzie po rzucie wolnym to była dobra sytuacja dla nas, ale niestety takie dwa rzuty wolne mieliśmy w pierwszej połowie i trafiliśmy w mur piłką, a nie w światło bramki. W drugiej połowie też próbował dogrywać tam podania finalne i zobaczymy, no na pewno nie grał na tej pozycji, ale tu się na to zdecydowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że bardzo mocny środek pola ma Górnik Zabrze i tam będzie dużo walki, no i to się potwierdziło, tam ślizgi były, tam była twarda męska gra i dlatego nastawiliśmy się na trzech takich zawodników i dodatkowo Łata jest bardzo dobry w grze, że tak powiem, bez piłki, jeśli chodzi o wysoki pressing, jeden z najlepszych, a też były takie momenty, żeby zaatakować i pod koniec pierwszej połowy takie trzy mieliśmy momenty, gdzie mogliśmy to też lepiej rozegrać i szukamy rozwiązań, bo ci, co śledzą nasze poczynania, to już na pozycji numer 9 wysuniętego zawodnika, od kiedy ja jestem, to chyba dzisiaj Bartek Konieczny był piątym takim zawodnikiem i cały czas szukamy, przy okazji też na dziesiątce, jak dzisiaj zaczął Pawela, no to musiał ktoś zagrać, że tak powiem, właśnie twardo grający, żeby tu strzelić bramkę i nie stracić, no i niestety, tak jak wspomniałem, no straciliśmy bramkę tam, gdzie byliśmy pod polem, w polu karnym nawet, bo Malina miał sytuację i próbował podawać i z tego poszła kontra, no szkoda. Zobaczymy, jak to będzie dalej, czy na Legię wyjdziemy podobnie, no mamy trochę treningów i czas pokaże. Michał Zichlarz, Fakt. Pytanie do trenera Wieczorka, czy wiadomo, co z Rafałem Kusznikiem? Na pewno zarówno Rafał Kosznik, jak i Mariusz Przybylski musieli opuścić boisko ze względu na kontuzję i Rafał gdzieś przeprost kolana nastąpił i coś tam się dzieje pod kolanem. Na pewno jutro trzeba szczegółowe badania zrobić i mam nadzieję, że nie będzie to nic poważnego i będzie mógł szybko wejść w zespół, potrenować i przygotować się do następnego meczu. Natomiast Mariusz Przybylski, silne stłuczenie, nie mógł chodzić w przerwie, bardzo służba medyczna pracowała nad tym, żeby go doprowadzić, ale niestety miał problemy z poruszaniem się, dlatego wszedł Bartek, no, strzelił bramkę, także na pewno udana zmiana.